Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was serdecznie witam. Wtorek i dzisiaj mamy święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein, współpatronki Europy. Z tego powodu jest też inne czytanie i czytanie mamy o pięciu pannach mądrych i pięciu pannach niemądrych, nierozsądnych. Znamy bardzo dobrze tę przypowieść, posłuchajmy. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę do swoich naczyń. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. I dobrze wiemy, jednym zabrakło tej oliwy, a drugim nie zabrakło. I nie można było jej pożyczyć. Ta oliwa to jest paliwo, bardzo konkretne paliwo, którego potrzebujemy, żeby kochać, żeby mieć nadzieję, żeby ufać, żeby przebaczyć. Potrzebujemy tego paliwa, które sprawia, że lampa świeci. I jakie światło dzisiaj jest nam potrzebne, to każdy może powiedzieć coś innego. Możesz powiedzieć, dzisiaj masz taki moment, że trzeba przebaczyć w rodzinie, dzisiaj mam taki moment, że tracę nadzieję. Dzisiaj z powodu kredytu, z powodu czegoś, jest mi z tym ciężko. Tutaj brakuje mi światła. I to światło, żeby mogło świecić w tej konkretnej, trudnej sytuacji, potrzebuje paliwa. Tym paliwem właśnie jest ta oliwa, której brakuje bądź nie. Zachęcam, żebyśmy poprosili dzisiaj Boga i powiedzieli, Panie, tli się światełko, bo brakuje paliwa. Nie mam siły do entuzjazmu. Nie mam siły do pokoju. Wszystko mi się rozlatuje, rozwala. Brakuje paliwa. Nazwij to sobie. Do czego to paliwo jest? Na czym to polega? Bo każdy z nas ma inną sytuację. Komuś to będzie w modlitwie, komuś to będzie w relacji rodzinnej, komuś to w relacji we wspólnocie. Coś się dzieje gdzieś, a dzieje się. Są różne rzeczy, które nas przerażają i niepokoją. Paliwo. Paliwo. Moc Boża, Duch Święty z konkretnymi darami. Bo możemy mówić ogólnie, Duch Święty, niech przyjdzie nas namaści. To jest moc Boża, której potrzebujemy, aby kochać. Moc Boża, której potrzebujemy, aby jasno widzieć, aby przebaczyć. Moc Boża, to paliwo, to jest miłość Boża, moc Boża w nas, aby być miłosiernym. Nazwij to, powiedz, Panie, przymnóż mi tego. Przymnóż mi tej oliwy, tego paliwa do kochania. Do otwartości, do nietracenia ducha, do tego, żeby mieć szerokie i jasne spojrzenie. Paliwo Boże, moc Boża, aby świeciło światło naszego serca, świeciło światło Boże w nas. Niech to się zadzieje. Prośmy o to i na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam wspaniałego dnia. Bądźcie cali w Chrystusie. I pomódlmy się do Ducha Świętego. Dzisiaj ta modlitwa, niech Duch Święty nas ogarnia. 2 teledyski mocnych w duchu do wyboru. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.